Witam Państwa na porannym webinarium. Z tej strony Piotr Jaromin. Poprowadzę dzisiaj dla Państwa poranną analizę rynku. Na samym wstępie chciałem się zapytać, czy dobrze mnie słychać i czy widać mój ekran, abyśmy mogli zacząć. Dobrze, dziękuję za potwierdzenie. W nocy podczas sesji azjatyckiej poznaliśmy dane z Nowej Zelandii. Tutaj takim pozytywnym akcentem z pewnością był wyższy od konsensusu wzrost sprzedaży detalicznej w drugim kwartale, co o poranku wspierało wzrosty na dolarze nowozelandzkim i dalsze odreagowanie, w szczególności w stosunku do dolara amerykańskiego, ponieważ para NZD-USD była w ostatnim czasie mocno wyprzedawana. Jednak obecnie obserwujemy, że całe poprzednie wzrosty zostały zniesione i dolar nowozelandzki oscyluje w okolicach zera w stosunku do dolara amerykańskiego. Dzisiaj warto zwrócić uwagę na spotkanie pomiędzy Trumpem a premierem Japonii Abe, które odbędzie się po południu wieczorem czasu tokijskiego, czyli około południa w czasie europejskim. No, obaj przywódcy będą rozmawiać w sprawie Korei Północnej i ewentualnej denuklearyzacji programu Korei Północnej. Więc z pewnością jakieś doniesienia z tego frontu mogą mieć wpływ na rynki finansowe w najbliższych godzinach. Kolejnym takim ważną kwestią są doniesienia w sprawie porozumienia NAFTA pomiędzy USA a Meksykiem. No takie jakieś pierwsze uzgodnienia mają zapaść być może nawet w czwartek. Jednak wszystko zależy od spotkania pomiędzy przedstawicielem do spraw handlu USA a ministrem zagranicznym Meksyku w najbliższym czasie, więc tak naprawdę ewentualne porozumienie w sprawie NAFTA z pewnością powinno pomóc w dalszym odreagowaniu meksykańskiego peso, co obserwujemy dzisiaj o poranku, ponieważ meksykańskie peso zyskuje w stosunku do dolara amerykańskiego około 0,5%. Również wzrosty obserwowaliśmy na dolarze kanadyjskim, bowiem NAFTA to porozumienie handlowe pomiędzy USA, Meksykiem i Kanadą, więc ewentualnie jeżeli negocjacje pomiędzy USA a Meksykiem przebiegną pomyślnie, no to dalsza kolej przyjdzie na negocjacje z Kanadą, więc z pewnością tutaj wpływ na dolara kanadyjskiego może być w najbliższym czasie znaczący, jeżeli no negocjacje poszłyby w tym kierunku. O godzinie 20 poznamy minutki z ostatniego posiedzenia FOMC. Tutaj rynek, jak wiadomo, spodziewa się praktycznie w 100%, że podwyżka, kolejna podwyżka, trzecia podwyżka w tym roku 100% na wrześniowym posiedzeniu odbędzie się. Jednak kluczowy będzie wydźwięk komunikatu i ewentualne projekcje na 2019 rok. Dodatkowo rynek będzie chciał się upewnić, czy FOMC widzi czwartą podwyżkę we wrześniu. Obecnie rynek kontraktów terminowych na 30-dniową stopę widzi stopy procentowe pomiędzy 2,25 a 2,50, czyli jeszcze dwie podwyżki w tym roku na poziomie 57%, więc tak naprawdę ta czwarta podwyżka w grudniu nie jest jeszcze pewna i z pewnością ewentualne potwierdzenie powinno być kluczowe dla dolara amerykańskiego w najbliższych tygodniach. Dzisiaj po południu, po starcie sesji na Wall Street, poznamy także dane o zapasach ropy w Stanach Zjednoczonych. Wczoraj poznaliśmy raport API, który wskazał na silniejszy spadek zapasów niż oczekiwano, co wspiera w ostatnich godzinach ceny ropy naftowej. Ropa naftowa odreagowuje po ostatnich silnych spadkach i z pewnością no jest to jeden z ciekawszych rynków na najbliższe godziny. Dzisiaj zajmiemy się takimi rynkami jak Eurodolar, S&P 500, DAX, ropa, złoto, NZD/USD i WIG20. Spójrzmy sobie na kalendarz. Za kilka minut opublikowana zostanie sprzedaż detaliczna w lipcu w Polsce. Tutaj zakłada się, że wzrosła ona 8,4% rok do roku wobec 10,3% w czerwcu. No dane z pewnością są istotne dla złotówki, jednak złoty w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem globalnych sentymentów i nastawienie inwestorów zagranicznych do walut rynków wschodzących jest tutaj bardziej kluczowe niż dane z polskiej gospodarki, w szczególności, że tak naprawdę Rada Polityki Pieniężnej dalej pozostaje no,
nie widzi podwyżek w najbliższym czasie i tak naprawdę wszystko uzależnione jest od ewentualnej presji inflacyjnej, która być może nastąpi w przyszłych miesiącach i będzie wywrze większą presję na Radę Polityki Pieniężnej w kierunku zacieśniania polityki monetarnej. O godzinie 14:30 poznamy także dane z Kanady. No z pewnością tutaj waluta kanadyjska w ostatnim czasie radziła sobie dosyć dobrze, więc dane o sprzedaży detalicznej będą dosyć mocno obserwowane, w szczególności, że rynek no, prognozuje, że w ciągu najbliższych dwóch posiedzeń nastąpi kolejny ruch ze strony Banku Kanady, w szczególności, że ostatni raport inflacyjny wypadł bardzo dobrze. O godzinie 16:30 zapasy ropy naftowej. Tutaj oczekiwania wskazują, że zapasy ropy spadną, co powinno wspomóc ceny ropy naftowej. No i o 20 minutki FOMC, można powiedzieć wydarzenie dnia, więc tak naprawdę dolar amerykański no pozostanie tutaj w centrum uwagi do końca dzisiejszej sesji. Pierwszym rynkiem jest euro-dolar. Dolar w ostatnich kilku dniach mocno odreagował. Kurs euro-dolar powrócił powyżej poziomu 1,15, który w poprzednich miesiącach stanowił istotne wsparcie dla kursu. Dzisiaj będziemy poznawać minutki FOMC, o czym wspominałem wcześniej. Inwestorzy w szczególności będą spoglądać w kierunku projekcji i ewentualnego nastawienia członków Komitetu Operacji Otwartego Rynku na przyszły rok oraz ewentualnego potwierdzenia czwartej podwyżki, która ma nastąpić w grudniu. Jutro poznamy także odczyty PMI, wstępne odczyty PMI za sierpień dla Stanów Zjednoczonych, a w szczególności dla Unii Europejskiej, więc tak naprawdę no, dla euro no, jutrzejszy dzień wydaje się być dużo bardziej znaczący niż dzisiejszy. Prawdopodobnie minutki FOMC nie wnoszą dużo nowego do obrazu spoglądania w kierunku dolara amerykańskiego, więc tak naprawdę no, rynek być może będzie spoglądał już w kierunku jutrzejszych danych. Z punktu widzenia analizy technicznej widzimy, że no, kurs dotarł do dolnego ograniczenia kanału średnich 50 okresowych, więc tak naprawdę w dalszym ciągu ten ostatni silny ruch wzrostowy możemy traktować jako ruch powrotny do wyłamanego poprzedniego wsparcia. Jednak biorąc pod uwagę dynamikę, która w ostatnim czasie miała miejsce, dynamikę tych ostatnich wzrostów, należy się zastanawiać, czy nie jest to jakieś średnioterminowe przesilenie na dolarze amerykańskim. Spójrzmy jeszcze, jak to wygląda na wykresie godzinowym. Widzimy, że ta dynamika ostatniego ruchu była bardzo silna. Klasyczna sekwencja wyższych dołków i wyższych szczytów. Obecnie dotarliśmy do poziomu 1,16, gdzie tutaj widzimy, że kurs w poprzednich dniach tutaj reagował na ten poziom, w szczególności pod koniec lipca, również z początkiem sierpnia. Ten poziom 1,16 był dosyć znaczącym punktem zwrotnym dla euro-dolara, więc również w tym momencie może nastąpić jakieś ewentualne krótkoterminowe przesilenie. W szczególności, że euro-dolar wydaje się w takim intradayowej perspektywie obecnie wykupiony, więc jakaś ewentualna korekta, nawet w przypadku dalszych wzrostów na tej parze, jest wskazana, być może poziom 1,1450, 1,15 będziemy mogli zobaczyć w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. W szczególności, jeżeli minutki FOMC wypadłyby dosyć jastrzębio. Kolejnym rynkiem jest S&P 500. Rynek kasowy wczoraj w Stanach Zjednoczonych, rynek kasowy S&P 500 znalazł się na historycznych maksimach. Jednak pod koniec wczorajszej sesji w Stanach obserwowaliśmy realizację zysków. No tak naprawdę no, trudno było oczekiwać, że rynek w pierwszym ataku na historyczne maksima utrzyma je, więc tak naprawdę jakaś ewentualna krótkoterminowa korekta nie zagraża dalszym wzrostom. Warto zwrócić uwagę, że ostatni ruch wzrostowy, czyli praktycznie hossa, która trwa od dołka z marca 2009 roku, jest najdłuższą hossą wszechczasów, jeżeli przyjąć by kryteria, że hossa ma miejsce, kiedy rynek rośnie o 20% i jego największa korekta nie przekracza 20%, to obecnie mamy do czynienia z najdłuższą hossą wszechczasów. W ostatnim czasie dobrą dyspozycję Wall Street z pewnością wspierały dobre wyniki amerykańskich spółek, które były głównie wspierane przez ostatnią reformę podatkową, która została wprowadzona z końcem poprzedniego roku. No i jej skutki jak najbardziej powinniśmy odczuwać do końca obecnego roku, co wpływa na rentowność
amerykańskich przedsiębiorstw. Trzeba jednak pamiętać, no, jak będą wyglądały kolejne kwartały, w szczególności, że no, w tej drugim kwartale amerykańskie spółki dosyć silnie pokonywały oczekiwania rynkowe, więc tak naprawdę oczekiwania inwestorów do kolejnych zysków są bardzo wyśrubowane, co przy ewentualnej najbliższej przyszłości może spowodować jakąś korektę ostatnich wzrostów. Spójrzmy, jak to wygląda na wykresie S&P 500. Najpierw spojrzymy sobie na wykres dzienny. Tutaj widzimy, że tutaj to są kontrakty na indeks S&P 500, które nie wybiły ostatnich maksimów, ale indeks kasowy, czyli ten główny rynek, wyszedł na nowe maksima. No tak naprawdę pod koniec sesji amerykańskiej obserwowaliśmy realizację zysków, jednak obecnie widzimy, że rynek oscyluje w okolicach poziomu odniesienia. No tak naprawdę trend wzrostowy w ostatnim czasie wydaje się być niezagrożony, więc tak naprawdę dopóki poziom 2800 punktów w średnim terminie nie zostanie pokonany, to dalsze wzrosty pozostają jak najbardziej scenariuszem bazowym. Kolejnym rynkiem jest DAX. DAX w ostatnim czasie no, przetestował minima z przełomu czerwca i lipca. W ostatnich kilku godzinach Trump ponownie zasugerował, że obłoży cłami europejskie samochody. Taryfy celne mają wynieść 25%. W szczególności no, tutaj wpływ tych taryf celnych będzie bardzo istotny dla niemieckich koncernów motoryzacyjnych, które stanowią bardzo silny udział w indeksie niemieckich spółek. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnich kilku godzinach niemiecki indeks po słabszym zachowaniu w ostatnich tygodniach no, zachowuje się dosyć dobrze, dosyć stabilnie, pomimo tych sugestii Trumpa o cłach na europejskie produkty motoryzacyjne. Wzrosty w ostatnim czasie zostały zatrzymane na poziomie zniesienia 38,2 tej fali spadkowej od początku sierpnia. Tutaj widzimy, że ten poziom zatrzymał wzrosty. W tych okolicach znajduje się również średnia 200-sesyjna na poziomie 12 450 punktów, więc tak naprawdę w obecnej chwili jest to poziom kluczowy i jego ewentualne przełamanie z pewnością otworzyłoby drogę w kierunku dalszych wzrostów, być może w kierunku 12 500 punktów i następnie w kierunku maksimów z początku sierpnia, czyli okolic 12 750 punktów. W szczególności jest to istotny poziom, dlatego że obecnie tutaj znajduje się średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym, więc z punktu widzenia takiego średnioterminowego i długoterminowego jest to bardzo kluczowy poziom dla inwestorów. Następnie przechodzimy do surowców. Ropa. Wczoraj poznaliśmy dane API, które wskazały na silny spadek zapasów, większy od oczekiwań rynkowych. No, takie dane z pewnością wspierają ceny ropy naftowej w ostatnich godzinach. W szczególności, że w ostatnich tygodniach, 3-4 tygodniach, ropa znalazła się pod presją sprzedających i znalazła się poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, który prowadzi wzrosty od początku 2017 roku. Zobaczmy, jak to wygląda w takim ujęciu średnioterminowym. Widzimy, że obecnie znajdujemy się poniżej tego kanału i tak naprawdę obecny ruch wzrostowy możemy traktować jako ruch powrotny do wyłamanego dolnego ograniczenia kanału. Z perspektywy fundamentalnej wydaje się, że rynek ropy naftowej powinien delikatnie w najbliższych tygodniach rosnąć, w szczególności, że w dalszym ciągu w grze pozostaje ewentualny niedobór ropy ze strony Iranu, ponieważ Stany Zjednoczone, tutaj cały czas sprawa sankcji na Iran jest otwarta i tak naprawdę jaki deficyt ze strony piątego największego producenta ropy naftowej wystąpi w najbliższym czasie. W dalszym ciągu jest to sprawa dyskusyjna i nie wiadomo, jak inne kraje zareagują na tutaj stosunek Stanów Zjednoczonych do Iranu. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie godzinowym. Widzimy, że ta sekwencja niższych dołków i niższych szczytów została przełamana, więc tak naprawdę możemy w najbliższych kilkunastu godzinach myśleć o większym odreagowaniu, ale tak naprawdę kluczowe pozostają dane o zapasach ropy, które w obliczu braku jakichś silnych, większych, ważniejszych informacji z krajów OPEC o produkcji, no będą miały najważniejszy wpływ na notowania ropy naftowej w najbliższych dniach.
Następnie przejdźmy do złota. Złoto w ostatnich dniach było wspomagane przez słabszego dolara amerykańskiego, co sprzyjało jego dynamicznemu odbiciu w ostatnich dniach. Spadki tak naprawdę zatrzymało wsparcie w okolicach 1160-1170 dolarów za uncję, gdzie znajdują się dwa ważne zniesienia Fibonacciego. Obecnie notowania dotarły pod okolice 1200 dolarów za uncję, które z pewnością są psychologicznym poziomem. Dodatkowo 5 dolarów wyżej znajdują się dołki z początku sierpnia, więc tak naprawdę te silne spadki w ostatnim czasie no tutaj odreagowały, lecz odreagowanie, no, biorąc pod uwagę takie, patrząc tylko przez pryzmat wzrostów, no było to dosyć silne odreagowanie, jednak biorąc pod uwagę ostatni ruch spadkowy, no tak naprawdę trend spadkowy w dalszym ciągu pozostaje niezagrożony w średnim terminie, w szczególności, że to ostatnie odreagowanie zatrzymało się na poziomie 61,8 zniesienia całej fali spadkowej od tego dynamicznego ruchu spadkowego trwającego od 9 sierpnia. Kolejnym rynkiem jest NZD/USD. Tutaj w ostatnim kilku dniach dolar nowozelandzki mocno odreagował na fali powrotu do aktywów ryzykownych. Jak wiadomo, jest waluty antypodów są takim barometrem ryzyka na rynku. Kiedy inwestorzy są bardziej skłonni do ryzyka, to zazwyczaj waluty antypodów, waluty surowcowe NZD czy dolar australijski zyskują na wartości. Dzisiaj o poranku dolar nowozelandzki był wspierany przez lepsze dane o sprzedaży detalicznej za drugi kwartał. Wczoraj odbyła się aukcja Global Daily Trading, który indeks GDT spadł. Spadek indeksu GDT, czyli spadek produktów mlecznych, był największy, był drugim największym spadkiem od marca tego roku. Indeks spadł w okolice 2883 punktów, co widzimy na wykresie. Na wykresie jest przedstawiony indeks dolara nowozelandzkiego ważony bilansem handlowym w stosunku do innych krajów oraz indeks GDT, czyli indeks produktów mlecznych. No tak naprawdę dolar nowozelandzki jest dosyć silnie skorelowany z tym indeksem, bowiem tutaj Fonterra, czyli największa spółdzielnia mleczarska, która zrzesza ponad 10 tysięcy rolników. Tutaj wpływ kondycji Fontery ma istotny wpływ na dolara nowozelandzkiego. W ostatnim czasie spółdzielnia obniżyła delikatnie prognozowane wypłaty dla rolników w najbliższym czasie, co z pewnością powinno się odbić na kondycji nowozelandzkich farmerów. Z punktu widzenia AT NZD/USD powróci w okolice 0,67. Zobaczmy, jak to wygląda na wykresie. Tutaj w okolicach 0,67 znajdują się dołki z przełomu drugiego i trzeciego kwartału. No, z punktu widzenia AT był to dosyć istotny poziom techniczny, w szczególności, że obecnie znajduje się tutaj także górne ograniczenie, przepraszam, dolne ograniczenie kanału średni 50-okresowych, więc tak naprawdę trend spadkowy w dalszym ciągu pozostaje niezagrożony i sekwencja niższych dołków i niższych szczytów pozostaje utrzymana. Dopóki no, ten poziom 0,67 trzyma, widzimy, że obecnie obserwujemy spadki na dolarze nowozelandzkim pomimo wcześniejszych wzrostów, co tak naprawdę może zwiastować koniec korekty na dolarze nowozelandzkim i powrót do spadków. Ostatnim rynkiem na dzisiaj jest WIG20. WIG20 w ostatnim czasie zachowuje się dosyć dobrze w porównaniu do europejskich parkietów. W szczególności wczoraj wzrosty były bardzo widoczne, ponieważ indeks WIG20 zyskał ponad 2% w ujęciu złotówkowym, a ponad 3% w ujęciu dolarowym, no co powinno wspierać poprawę sentymentu, nastawienia inwestorów zagranicznych do naszego rynku. W szczególności w ostatnich dniach mocny był złoty, który odreagowywał wraz z innymi walutami rynków wschodzących. I tak naprawdę kondycja złotego oraz kondycja innych zagranicznych parkietów wydaje się kluczowa dla indeksu WIG20, w szczególności, że taka sytuacja techniczna wygląda bardzo zachęcająco.
dla byków w najbliższych tygodniach. Tutaj ten poziom 38,2 zniesienia całej fali wzrostowej od początku lipca tego roku został wybroniony. W tym rejonie znajduje się także górne ograniczenie kanału średnich 50 okresowych i tak naprawdę droga do szczytu z początku sierpnia, z końcówki lipca pozostaje otwarta. W tym momencie znajduje się także 200-sesyjna średnia krocząca, więc ewentualne wyłamanie z pewnością otworzyłoby drogę na wyższe poziomy, których nie widzieliśmy tak naprawdę od początku roku. A no ten taki scenariusz wspiera ten klin zniżkujący, który był budowany w pierwszej połowie roku i w drugiej połowie lipca obserwowaliśmy wyjście górą z tej formacji. Dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym życzyć udanych transakcji i standardowo widzimy się jutro o godzinie 9:45 na porannej analizie rynków. Do widzenia.